Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Civil War Grand Strategic. I będziemy sobie tutaj walczyć. Troszeczkę tutaj zmieniłem, ale widzę, że urwało dno tyłu, więc... O, zrobimy tak jak było. Słuchajcie, ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że mimo zimowej pory mamy tutaj, jak widzicie... Walki już trwają, natomiast ja czekam, bo chcę podciągnąć tą formację, żeby ona tutaj nam dołączyła do tej walki, bo mamy tutaj naprawdę ogromne siły, aby wam tu powiedzieć, pokazać. Mamy 29 tysięcy po naszej stronie plus nieliczna kawaleria. U niego, no przepraszam, 29 tysięcy, tak, 29 tysięcy... Natomiast u nas jest 28 i 6 tysięcy kawalerii, ale u niego pewnie dojdą. Poczekam do poranka, jest druga w nocy, za chwilkę będzie. Zobaczymy, na ile tutaj ta bitwa nam się rozłoży. Zimowej pory. 29 tysięcy po jego stronie, my mamy 30 tysięcy. Zobaczymy. Walczymy, słuchajcie. Zobaczymy. To jest największe, najsilniejsze zgrupowanie armii jankeskiej. Prawie 70 tysięcy. Zaraz zobaczymy. U niego te korpusy powinny wejść do walki. Nie wiem, jak będzie po mojej stronie. Czy będę musiał zmagać się... Właśnie, czy będę musiał zmagać się z całością? Zobaczymy. Musimy też zobaczyć, jak ustawić linię obrony, bo to też będzie ważne. No i co tu mamy? Z Hawkerem walczymy. Zobaczmy. Czy będziemy mieć? Nie, słuchajcie, nie mamy. Natomiast czy u niego będą? Mogą być. Możliwe, że będą. Natomiast my będziemy tutaj chcieli... O, właśnie, na tym terenie zimowym. Się ustawić. O właśnie. Czyli on tu będzie musiał szturmować nasze pozycje. Jak on pójdzie? On pewnie pójdzie tędy. Kurde. Jedna dywizja. Druga dywizja. No i mamy całego Pembertona. Całą armię generała Pembertona. Tak, i myślę, że tu będziemy mieć... Słuchajcie, no fajnie byłoby... Tu mamy płaskowyż. Tu mamy dolinkę i tu mamy znowu... On będzie z dolinki atakował. Więc możemy sobie tu zbudować linię obrony na tym paśmie. I tak zrobimy. Dobra, puszczamy. Szybciutko, szybciutko. Nawet was damy tutaj. Nie macie daleko, natomiast on ma jeszcze dalej, chociaż no, mamy porównywalnie, zobaczymy. Może się nam uda, może się nie uda, zobaczymy. Myślę, że się nam uda, ale zobaczymy. Albo przejdzie brodem, albo przejdzie przez most. Dobra, McIntosh nadchodzi. Z McIntosha damy od razu tutaj.
No i zobaczymy. Panowie, my was potrzebujemy tutaj. Znowu mamy jakiś zastój. Odciągają pułki jego. 2800 żołnierzy w pułku. Pytanie, czy to też jakieś doświadczone formacje, czy nie? Strasznie pomału, strasznie pomału. Dobra, panowie, musicie lecieć tu. Dywizja Hardiego. Ona nie dojdzie tam. Będzie musiała być tu. Ten Filda pójdzie tu. Mamy jeszcze dywizję Homesa. Ona pójdzie tu. No nie mamy wyjścia. Nie zdążymy. Ten sforsował. Forsuje rzekę. No, a słuchajcie, kiepskawo to widzę. Straty 12, 23. Ten już też strzela, strzela. Wycofać się, wycofać się. Panowie, połóżcie się. Tak jest. Wycofcie się, skoro oni tu nie chcą walczyć. Wycofać się, panowie. Dobrze, artyleria tu bije, nasza. No i bardzo dobrze, mamy przewagę w artylerii. Thank you.
Dobra. O, co to się stało? Wpadliście w panikę? Dobra, ustawcie się tu. Wy tu. Musimy wam pomóc, bo widzę, że jest problem. Nie ociężale walczymy. Kurde, no panowie, gdzie wy idziecie? Tutaj macie iść. I panowie tutaj. Tak jest. Nowicjusze, niestety. Może się uda. Dobra, niech się położą.
Dobra, rolujemy to. Położycie i będziemy was tu ostrzeliwać. Bardzo ładnie. Zabezpieczycie skrzydło. Jak to wygląda? Połóżcie się na ziemi. Udało się idziecie tu. Dobra, udało się.
dajemy na razie rady. Połóżcie się na ziemi. Więcej kawalerii, natomiast on ma więcej, on ma zdecydowanie więcej artylerii, przepraszam, piechoty. Nie wytrzymał. Niedobrze, bardzo niedobrze, może się uda. Natomiast tych sił jeszcze trochę tu ma. Poradzić. Może się uda, może się uda. Zobaczymy, co to da. Zdemoralizowany, no niestety zdemoralizowany. Tutaj też. Na ziemi. Dobra.
Bierzecie tu. Ups. Dobra, rozbiliśmy kawalerię. Świetnie. I teraz tu musimy zatrzymać ich. Udało nam się tu. Co tu się stało? Dużo rozbitych brygad, ale to zasługa tego, że tak naprawdę mamy pierzutkie brygady. Tak jest, panowie, tak jest. Nie ma, że boli. Tutaj, żebyście się wycofali. Ochłonęli, ochłonęli. Idą. Jeszcze nie. Bardzo ładnie. No, panowie, ruszać się.
tracimy trochę kawalerii, ale ona musi zapracować też na swoje. Z racji tego, że tak naprawdę będzie tu problem. No i udało się, słuchajcie, udało się. Rozbiliśmy. A i nasz rozbili. No trudno. Dobra, panowie, idziemy. Wy tu i wy tu. Jakiś oddział kawalerii się nam zreorganizował. Nie, ale idzie już pierwszy regiment. Idzie, znaczy brygada. Bardzo ładnie. Połóżcie się ładnie. Dobra, mamy tutaj pułk kawalerii, on się zreorganizował, ten jeszcze nie, ale ten się zreorganizował. Dajemy go tu na linię frontu. Ten też się już nie, ale jest dobrze. Musimy go tu poczęstować ołowiem. Dobra, musimy sobie tu poradzić. Może się uda go.
kończy się amunicja. Ja się jeszcze nie zreorganizował, ale już nadciąga pomoc. No, rozbita w popłoch. Troszeczkę ciężka bitwa, bo szybciej doszli oni do pozycji, których ja chciałem. Tak naprawdę zakorkowało się to trochę. Natomiast... Pytanie, jakie straty? Czy straty mniej więcej wiemy, jakie? Jesteśmy zawsze tutaj w stanie to sprawdzić. 6 tysięcy 14,5 tysiąca. 6 700 i 14,5. Mamy. Tak myślałem, kawalerii troszeczkę więcej straciliśmy, ale ona odegrała naprawdę bardzo dużą rolę. Szczególnie w niektórych momentach krytycznych ona tutaj nam ratowała tyłek. Straciliśmy teoretycznie 2 działa, on stracił 52 na 57, łącznie 14527 7 żołnierzy, my 6773 żołnierzy. No, kończymy bitwę i zobaczymy, co wyślemy do prezydenta Davisa, informacje o zimowej bitwie. No i w bitwie to pod Carleton wyeliminowaliśmy ponad 14 tysięcy, 2 tysiące zabitych, 2844 wziętych do niewoli. Morale jest słaby, można powiedzieć. Natomiast my straciliśmy prawie 1000 żołnierzy, 1000 zaginionych. Morale może być, zaopatrzenie jest w miarę dobre. Zdobyliśmy 8270 strzelb, czy karabinów, 27 dział, więc nawiązką sobie tutaj powetowaliśmy stratę 2 dział. Natomiast mnie interesuje to, co tu się będzie teraz działo. Bo część tego zgrupowania, jak widzicie, będzie miało duży problem. A do nas tu nadciąga druga nasza armia.
No i mamy Armia Tennessee. To w którym to miejscu? Słuchajcie, no niezłe zaskoczenie. Bardzo niezłe zaskoczenie, dlatego że atakuje nas. Atakują nas dwie armie. W sumie prawie 44 tysiące. Dwukrotna przewaga. Czy ja dam radę? Czy armia Tennessee da radę? Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, będziemy się zastanawiać nad tym w nowym odcinku. Ja wam dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.